Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z My Summer Car. Dzisiaj troszeczkę taki przegląd modyfikacji. Mianowicie, nie myśleliście kiedyś o tym, żeby po prostu wziąć wszystko i wyprowadzić się z tego domu, na przykład do miasta? Bo teraz to jest możliwe. Pewnie niektórzy pamiętają modyfikację, która pozwalała nam zamieszkać w apartamencie, który jest dostępny dla pijaka, jeśli zdecyduje się przeprowadzić. Tam go chyba 6 razy trzeba podwieźć i nie kraść mu walizki i wtedy zleca nam pomoc przy przeprowadzce. Ale w sumie mieszkanie z nim było troszeczkę uciążliwe, bo wiadomo, jakieś imprezy, libacje, tam różne rzeczy się działy, on tam siedział, chlał i tak dalej. Więc no niekoniecznie było to dobre. Później ta modyfikacja troszeczkę się popsuła, dlatego że autor dodawał jakiś tam garaż na dachu, jakieś drogi na dach, takie asfaltowe, to już nie było to samo, to już nie był jakiś tam ten klimat tego. Po prostu było jakoś, zaczęło się robić po prostu jak w jakimś GTA. A to do My Summer Car nie było jakoś tam za bardzo podobne. Ale teraz przychodzi z pomocą nowa modyfikacja, która pozwala Wam się spakować do kartonu. Zabieracie sobie telefon, komputer jeśli macie. Zabieracie sobie oczywiście zegareczek i chyba to wszystko. A, i jeszcze wagę zabieracie. Chyba te elementy sobie możecie zabrać na spokojnie. Telewizor jednak zostaje, bo telewizor tam już jest. Ale wszystko mieścicie sobie tutaj w tym kartoniku. Więc wystarczy położyć tutaj ten kartonik i nacisnąć klawisz F. Domyślnie, chyba że coś macie tam zmienione w ustawieniach, wtedy wiadomo. Klawisz jest przypisany pod inną funkcję. Dobra, tutaj sobie rzucimy i pojedziemy sobie teraz do tego apartamentu. Pokażę Wam mniej więcej co i jak. Jak go wynająć, bo jego się wynajmuje. Jego się nie kupuje, nie dostaje, tylko jego się wynajmuje. Tam jest opłata chyba 1350 marek za tydzień. Więc w sumie to też nie jest tak dużo, bo tyle pieniędzy to można tam w tydzień spokojnie sobie zarobić. Ale to daje nam w sumie nowe możliwości. I w zasadzie troszeczkę odmienną grę, bo nie musimy już jeździć z tego domu do miasta, tylko po prostu miasto mamy bardzo blisko, bo mieszkamy w mieście. Ale zaraz zobaczycie co i jak. Jadąc tutaj od sklepu Temo, skręca się sobie tutaj prawo w tą uliczkę. W sumie to dla kogoś, jakby ktoś nie wiedział, jak tam dostać się do nowego apartamentu pijaka, bo być może go gdzieś tam powiesił czy coś. W każdym bądź razie tutaj pokazuję dróżkę. I tutaj przy tym... Ej, to wana też się jakoś inaczej tutaj prowadzi teraz. Jakieś miękkie zawieszenie się tutaj zrobiło. Zupełnie jak w Satsumie w poprzednim odcinku. Dobra, parkujemy sobie tutaj byle gdzie w zasadzie. I lecimy sobie tutaj do tego oto gosteczka, podchodzimy do niego. I on w zasadzie się nas pyta, czy jesteśmy zainteresowani, żeby wynająć jego apartament. Musimy nacisnąć klawisz K, który odpowiada za mówienie naszej postaci. Jeśli macie go przypisanego w jakiś tam na inny klawisz, to po prostu jego używacie. Musicie mu po prostu odpowiedzieć. I nie żadnym fakersem, ani żadnymi przekleństwami, po prostu normalna jakaś tam, no, nie wiem, czy to można nazwać normalną odpowiedzią, ale trzeba mu po prostu odpowiedzieć. I tutaj teraz na ręce możecie nacisnąć po to, żeby wynająć apartament i wziąć klucze. To kosztuje 1350 marek, tak jak już mówiłem wcześniej. I w momencie... Okej, okay, on nam teraz mówi, żebyśmy nie zapomnieli zapłacić w następnym tygodniu. I jeśli będzie czas, to on właśnie się tutaj pojawi w tym miejscu, będzie siedział sobie na krzesełku. Jeśli chcemy zrezygnować, to tutaj na tą skrzyneczkę naciskamy. Oczywiście zwrotu pieniędzy nie ma za to, więc... Jeśli się rozmyślicie po powiedzmy 5 minutach, no to niestety 1350 marek Wam przepada. I w tym momencie możecie sobie już otwierać tutaj drzwi. Jak widzicie, na razie w domu jest pusto. Prawie że pusto. Jakiś telewizor tam stoi. Ale bez problemu możecie sobie postawić ten cały karton, który żeście zabrali z domu i go wypakować. Tak jak widzicie, mamy tutaj telefon. O mapie zapomniałem. Tutaj się pojawia komputer, jeśli go macie. Tu macie swój pokój generalnie, tu możecie sobie spać bez problemu. Tu jest drugi pokój, ale w tym pokoju nie ma już właśnie tej interakcji odnośnie spania. Nie wiem czemu, być może to jest po prostu pokój dla jakiejś drugiej osoby.
Może kiedyś się tutaj ktoś do nas wprowadzi. Tu oczywiście mamy kibel. Ułożenie jest takie same jak apartament tam u pijaka. Tu mamy wagę. Możemy się bez problemu zważyć. I teraz tak, tutaj mamy telewizor. Telewizor troszeczkę inaczej działa niż ten w domu, bo mamy tutaj dwa pokrętła. Jedno jest tutaj interaktywne, które możemy używać. I po prostu musimy wyregulować pokrętełko, tak żeby po prostu tutaj widzieć obraz w telewizorze. Nie wiem do końca, czy pilot by tutaj zadziałał. A pilota chyba, że on sobie nie zabrał, bo tutaj generalnie no, pilota nie pakuje. Zaraz sobie wezmę pilota i po prostu sprawdzimy, czy jednak można go tutaj używać. Kuchenka oczywiście funkcjonalna, można tutaj gotować, nie wiem, wodę na herbatę w czajniku, czy kiełbaski smażyć, generalnie co chcecie. Lodówka się oczywiście otwiera. Tutaj troszeczkę musicie bardziej przy ścianie nacisnąć na łapkę, żeby wam się otworzyło. Drzwi tutaj na ten ogródek w sumie otwierają się, ale na ogródku jeszcze nic nie ma póki co. Dobra, wyłączmy sobie ten telewizor, niech on tutaj nam nie brzęczy. Troszeczkę tu jest pusto, w sumie może później się coś dodał. Jak widzicie, telefon działa, tutaj mamy zegareczek. Któż to dzwoni? A ten, no to swoje zamówienie, no ja w dalszym ciągu go nie odebrałem, go chyba nigdy już nie odbiorę. Oczywiście tutaj światła działają, mamy tutaj w salonie, mamy takie jakby przedpokój z salonem i kuchnią połączone. Więc takie trzy pomieszczenia w jednym. I mamy w sumie trzy żaróweczki, które możemy odpalać. Generalnie no wiadomo, światło w kiblu też jest. Światło w pokojach również się znajduje. Tutaj jest tak samo. Tak więc w pełni funkcjonalny domek. Dobra, zgaś się tutaj. Zgaś się tutaj, tylko nie wiem, czy jeszcze skrzynka na listy jest też podpisana tutaj pod nas, że w sensie, że mogą tutaj rachunki przychodzić. Chyba, że rachunki po prostu płaci ten oto człowiek. On sobie pewnie zniknie za jakiś czas. Po prostu on tu dalej siedzi, bo chyba nie odszedłem za daleko, żeby on po prostu mógł zniknąć. Ale na pewno jak się prześpię, to zniknie. Ok, jest puste, puste jest. Dobra, czyli jest i moja skrzyneczka nawet. Czyli tutaj będą jakieś listy i rachunki przychodziły. Więc też bardzo fajna opcja. Fajnie, że autor pomyślał o tym. Ogólnie modyfikacja mi się bardzo podoba. Póki co, no chyba, że zacznie w końcu dodawać jakieś garaże na dachu, co będzie jakimś nierealistycznym pomysłem. Brakuje mi tylko jakiegoś takiego miejsca, żeby można było sobie tutaj trzymać samochody. No ale wiadomo, to są takie apartamenty. I no raczej garażu tutaj też się nie można po tym spodziewać. Ale spokojnie, można sobie grzebać tutaj przed domem w swojej Satsumie. Więc miejsca w sumie też troszeczkę jest i nie możecie na to narzekać. Macie boisko jeszcze, dostęp tutaj do łódki, jeśli ktoś by chciał, tylko że właśnie pojazdy trzeba sobie przyprowadzić samemu. I generalnie o ile to można zrobić traktorem plus przyczepka, tak Satsuma to troszeczkę nie do końca. Można jeszcze poczekać na zielonego wariata, który tutaj jeździ. On może was podwieźć przecież do domu. I w sumie po końcowym możecie zabrać sobie Satsumę. Ewentualnie Satsumę bierzecie sobie na widło od traktora i tak próbujecie ją przetransportować. Jeśli chcecie jeszcze jakieś po prostu przedmioty zabrać sobie z domu. No możecie też oczywiście od razu sobie to pozabierać. Troszeczkę mało miejsca, żeby to jakoś się tam ogarnąć. Ale wydaje mi się, że taka mała odskocznia od takiego dłuższego grania w tamtym jednym domu może być fajniejsza. Mapa oczywiście też jest interaktywna i po tym jak dostaniecie jakieś zlecenia, to oczywiście tutaj się te strzałeczki dodają, więc nie musicie się niczym przejmować. Jeśli byście chcieli się po prostu spakować tutaj z tego domu i wrócić na swoje stare śmieci, to klikacie F tak jak w domku, zabieracie swoje rzeczy i klikacie F w swoim standardowym domie tam na zadupiu. No, także kartonik zawsze sobie warto tutaj gdzieś zostawić, jakbyście się rozmyślili. Nie wiem za bardzo, jak to by działało po tym, jak się usunie save'a, ale wydaje mi się, że po prostu wtedy rzeczy wracają na swoje miejsce, więc nie musicie się niczym przejmować. Niestety modyfikacja, której używam na to, żeby mi podświetlało tutaj te gniazdka do włączenia świateł, przełączniki, niestety tutaj nie działa. I generalnie zostawię sobie zapalone światło, bo spróbuję się tutaj przespać.
Mam nadzieję, że facet sobie stamtąd pójdzie. W sumie nie zrobiła się noc, chociaż na to liczyłem. Dobra, faceta już nie ma. Zostało krzesełko i w sumie opcja zwrócenia kluczyków od apartamentu. No ale w sumie nie chcemy tego robić, albo chcemy tutaj sobie jeszcze troszeczkę pomieszkać. W sumie nie zabrałem chyba nic z tych rzeczy, które miałem tam w domu swoim. A szkoda, bo jeszcze bym wam pokazał, że faktycznie można tutaj sobie kawę na przykład zrobić, wodę w czajniku zagotować. Mamy tutaj taki fajny stół, tylko szkoda, że tutaj te krzesła nie są tak oskryptowane, żeby automatycznie przy nich siadano. Fajnie by była jeszcze możliwość tutaj zapraszania jakichś znajomych, w sensie znajomych, tutaj tych ludków od tego tutaj sąsiada. I generalnie możecie mieć tutaj też niezłe imprezy co jakiś czas za ścianą, jeśli tutaj pomogliście mu się przeprowadzić. Ale to w sumie z jednej strony dobrze, bo możecie mieć tutaj darmowe piwo i darmowy spirytus. A ja ci bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ci się spodobało. Jeśli tak, to oczywiście łapka w górę, subik na tym kanale, na drugim kanale. Zachęcam do obserwacji mojego Instagrama. Wszystkie linki masz w opisie. Zapraszam na Discorda oczywiście. Tam również pomagamy, rozmawiamy i tak dalej. A także dostajesz powiadomienia o nowych filmach, streamach. I mam nadzieję, że do usłyszenia następnym razem. Na razie.